Drodzy Grajfkowicze, pora na kolejnego uczestnika programu Mosz Grajfka, zostań gwiazdą. Będzie to Wojciech Słupski. Dzień dobry, nazywam się Wojtek Słupski i muszę powiedzieć, że do zgłoszenia do tego programu skłoniły mnie głębsze przemyślenia, a właściwie pragnienie, aby pokazać swoją twórczość, swoją muzykę, swoje teksty szerszej publiczności. I wierzę, że to miejsce właśnie, ten program Zostań Gwiazdą jest doskonałym miejscem, aby to zaprezentować. Więc dlatego zgłosiłem się do programu, wysyłając teledysk. Warto było czekać. Myślę, że warto było czekać, aby znaleźć się w tym programie, aby pokazać to, co robię, aby pokazać swoją osobowość, aby się zaprzyjaźnić z Państwem, bo bez Was, bez publiczności nie byłoby tego, byłoby to bez sensu, co robię. Lider zespołów Krzagolec Band i Dzikie Serca, wokalista, konferansjer, chociaż bardziej włodzirej. Wojciech jest z nami w studiu. Witam Cię gorąco. Witam, Agnieszko, bardzo serdecznie. Bardzo mi miło. Na początek dosyć ważne pytanie, bo wymieniłam przed sekundą dwa zespoły. Dlaczego dwa i czym one się od siebie różnią? Jeśli chodzi o Krzagolec Band, to jest bardzo długa historia i tutaj opieraliśmy się przede wszystkim na graniu coverów, a jeśli chodzi o Dzikie Serca, to tak naprawdę zaczęło się od przeczytania pewnej książki Dzikie Serce, tęsknota męskiej duszy. Tam autor pokazuje, że każdy mężczyzna ma zapisane w swojej duszy trzy pragnienia: stoczenia bitwy, przeżycia przygody i uratowania pięknej. To, dlaczego przyszedłem do tego programu, to również to, żeby, szczerze mówiąc, być rozpoznawalnym i żeby publiczność mogła usłyszeć te nasze piosenki, te nasze utwory. Jakby nie było, widziałam Twoje wystąpienia na scenie i powiem Ci szczerze, byłam pod niemałym wrażeniem, bo prawdziwy ogień z Ciebie bucha na scenie. Jesteś naprawdę żywiołem. To gdzieś tam w Tobie drzemie i scena pozwala Ci te Twoje emocje uwolnić? Tak, ja myślę w ogóle, że muzyka dla mnie, pasja do muzyki sprawiła, że żyję tak jak żyję, że zmieniłem swoje życie, bo kiedyś robiłem różne dziwne rzeczy, a to właśnie muzyka wyzwoliła mnie, dzięki Bogu, z tego kryzysu, który kiedyś przeżywałem. Ty piszesz teksty piosenek i pytanie brzmi, o czym one opowiadają? To świadectwo mojego życia w niektórych piosenkach wybrzmiewa, dlatego że nie ukrywam, że stało się to również dlatego, że się nawróciłem, bo kiedyś błądziłem bardzo i wiara w Boga, wiara w to, że Bóg może mnie poprowadzić w tym, co robię, sprawiła, że uwierzyłem w siebie i od tego się zaczęło i także cały myślę, czas się doskonalisz. Że... Tak, to jest bardzo dobre. Słuchajcie, drodzy Państwo, za chwileczkę zobaczymy teledysk i usłyszymy Wojciecha Słupskiego w piosence Warto było czekać. Jeśli uznacie, że Wojciech Słupski powinien spotkać się z nami w odcinkach półfinałowych programu Mosz Grajfka, zostań gwiazdą, to koniecznie musicie wysyłać SMS pod numer 72068. W treści wpisujecie gwiazda. Wojciech, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Trzymam mocno kciuki i do dzieła. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich widzów tego wspaniałego programu. I przygoda trwa. Bez Was nie ma nas. Pozdrawiam wszystkich. Gorące lato, czekam cały rok. Tylko o tym marzę, pragnę ciepła twoich rąk. Wiem, że spotkam ciebie, gdzie horyzontu kres, bo nasze miejsce tam gdzieś właśnie jest. Teraz będzie cudnie, dokąd sięga wzrok. Tylko na to czekam, myślę o tym szary zmrok.
znowu cię zobaczę, gdzie wiśniony raj, bo nasze miejsce jest dokładnie tam. Wkrótce złączą nas te gorące blaski złotych dni, każdy lekki podmuch wiatru jasno powie mi, warto było czekać, warto było śnić. Podobnie się rozkoszować, tańczyć słońcu i całować w końcu. Skryte pragnienia spełnią się wśród fal. Każdy lekki podmuch wiatru szeptem powie nam, warto było czekać, warto było śnić. Po to, by odszukać wspólne dni. Znowu czekam na to, co wydarzy się. Ciągle o tym marzę, kiedy ujrzę oczy twe. Odnalazłem ciebie, gdzie horyzontu kres, bo nasze miejsce tam gdzieś właśnie jest. Wierzę, będzie cudnie, będzie to nasz rok. Tylko na to czekam, myślę o tym szary zmrok. Wreszcie cię zobaczę, gdzie wyśniony raj, bo nasze miejsce jest gdzieś obok lazurowych skał. Wkrótce złączą nas te gorące blaski złotych dni, każdy lekki podmuch wiatru jasno powie mi, warto było czekać, warto było śnić. Podobnie się rozkoszować, tańczyć słońcu i całować w końcu. Skryte pragnienia spełnią się wśród fal. Każdy lekki podmuch wiatru szeptem powie nam, warto było czekać, warto było śnić. Po to, by odszukać wspólne dni. Tylko ciebie chcę spotkać w słońca tle, tylko tobie dam mój największy skarb. Chcę, bardzo chcę ciebie mieć obok mnie. Wkrótce złączą nas te gorące blaski złotych dni, każdy lekki podmuch wiatru jasno powie mi, warto było czekać, warto było śnić. Podobnie się rozkoszować, tańczyć słońcu i całować w końcu. Skryte pragnienia spełnią się wśród fal. Każdy lekki podmuch wiatru szeptem powie nam, warto było czekać, warto było śnić. Podobnie się rozkoszować żarem wspólnych dni. Ja wam powiem tak, to musi być fajny facet, bo tak samo ma na imię mój mąż, więc on już przemawia do mnie dobrą energią. I tą energię widać na tym teledysku. I to mimo, że wydaje się, że już facet ma parę lat. Tak, mnóstwo takiej młodzieńczej energii. Ale widać, że mu się chce. I to jest właśnie to, co jest najważniejsze, że nie ograniczajmy się, że już jakiś czas minął i już jest za późno. Nie. Widać ale w nim energię. My oceniamy tutaj muzę i wykonanie. No tak, tak, ale, okay, musi ale posłuchaliśmy go razem. Tak, tak. Posłuchaliśmy go ja w wywiadzie i rzeczywiście bardzo sympatyczny facet. Dokładnie. On, no ja bym powiedział, to jest Wojtek Słupski, dzikie serce. Tak, Wojtku, tak. No rzeczywiście. Skoro powiedziałeś, że facet musi stoczyć w życiu bitwę, musi przeżyć przygodę i powinien uratować piękność, to ja nie wiem, czy ty się uratujesz w tym programie, ale my ciebie lubimy za szczerość, za to, że jesteś taki prawdziwy, no i chodzisz po tych skałach, to jest niebezpieczne. Natomiast niebezpieczne jest to, na co się pokusiłeś, czyli na zaśpiewanie piosenki, tak po swojemu całkiem. Kiedyś do dobrego tekstu zaśpiewał Laskowski i zdobył swoich fanów. No może tobie się uda, ja tak od razu nie powiem, czy jestem bardzo zadowolony i zachwycony, ale jesteś fajnym gościem. I to jest chyba to dzikie serce i ten projekt twój, tęsknota męska, tak? Nie wiem, za czym tęsknisz, zobaczymy, czy za tobą zatęsknią telewidzowie. Ale my już trochę tęsknimy, także trzymamy. Ja bym parę wskazówek jeszcze wokalnych miał, ale to może o tym potem. No a ja jestem bardzo ostrożny, ale tęsknimy.